Szanowni Państwo, jak wiadomo, w pierwszym wieku po Chrystusie pojawiło się chrześcijaństwo. No, i nastąpiło nieuchronne spotkanie chrześcijaństwa z filozofią, no, którą w tym czasie zostało w basenie Morza Śródziemnego. I kolejne wykłady będą poświęcone filozofii chrześcijańskiej, a także sporom doktrynalnym, jakie w łonie tej filozofii chrześcijańskiej i teologii, która, która z nią się wiązała, wyniknęły. Plan wykładu jest prosty: mianowicie najpierw omówię samo, samo chrześcijaństwo pierwszych wieków, pojęcie filozofii chrześcijańskiej, wydaje mi się to konieczne, żebyśmy sobie to uporządkowali. Powiem o pierwszych pisarzach chrześcijańskich, o charakterze ich doktryny, no, przede wszystkim pod wpływem neoplatonizmu, no i o sporach trinitalnych, czyli o sporach dotyczących Trójcy Świętej. Które, które znalazły swój finał na soborach powszechnych w Nicei i Konstantynopolu. Proszę Państwa, na tej mapie mamy zasięg chrześcijaństwa pierwszych wieków i wymienione czy pokazane ośrodki misyjne. Proszę zwrócić uwagę, że w dużym stopniu pokrywają się one z ośrodkami uprawiania filozofii. W związku z tym, nawet z takiego geograficznego punktu widzenia, to spotkanie musiało, musiało nastąpić. No i oczywiście nastąpiło. Zanim jednak o tym opowiem, no chciałbym, żebyśmy, żebyśmy się trochę zatrzymali nad pojęciem filozofii chrześcijańskiej. Otóż ten przymiotnik chrześcijańska zresztą no, różne przymiotniki y, określające filozofię się stosuje. Nas interesuje teraz ten, może on być używany i bywa używany w różnych aspektach. Y, zaczynam od najgorszego. Najgorszy to jest gdy wtedy, gdy. Y, Przymiotni chrześcijański używamy w aspekcie metodologicznym, że filozofia chrześcijańska to jest taka yy, filozofia, która inspiruje się objawieniem, która czerpie z objawienia, która inspiruje się teologią, która no, czerpie z teologii, która jest yy, no, podporządkowana teologii. W najłagodniejszej wersji to jest taka filozofia, dla której teologia jest kryterium negatywnym czyli teologia kontroluje y, wyniki pracy filozofów, i jeśli te wyniki pracy są niezgodne z tezami teologicznymi, no to teologia mówi stop, y, tu już dalej nie ma filozofii chrześcijańskiej. Y, proszę Państwa, takie ujęcie bardzo zresztą często. Stosowane spotykało się czy spotyka się ze słusznym zarzutem, że no, jeśli ostatecznym źródłem filozofii jest objawienie, to nie jest to filozofia, tylko teologia. Że jest to, jest to po prostu albo w najlepszym wypadku jest to jakiś światopogląd lub jakaś ideologia dorabiana na potrzeby teologii. I oczywiście takie zarzuty były formułowane. W związku z tym filozofowie, którzy byli, Chrześcijanami czy katolikami starali się bronić właśnie, no, szczególnie miało miejsce to w Polsce tego um, niezależnego charakteru y, filozofii y, pod względem metodologicznym. Y, tak jak to przedstawiałem na poprzednich wykładach, filozofia i teologia różnią się tak zwanym Przedmiotem formalnym, czyli aspektem, w jakim są uprawiane, i w filozofii, to jest argumentacja rozumowa, wynikająca no, z naszego bezpośredniego poznania. W teologii przeważa czy dominuje, czy rozstrzyga argumentacja z objawienia. I to jest podstawowa różnica, różnica właściwie no, nieprzekraczalna. Jeśli przekroczymy ją, no to, no to właśnie wtedy uprawiamy albo, albo teologię, albo, albo po prostu jakąś ideologię na potrzeby teologii. W związku z tym no, filozofowie nazywani chrześcijańskimi, tak jak powiedziałem, szczególnie w Polsce, czyli w tych rejonach, gdzie. gdzie hmm, Stykała, czy, czy spierała się ta filozofia z marksizmem, bardzo pilnowali tego metodologicznego porządku i nie godzili się na takie traktowanie filozofii chrześcijańskiej, jako, jako pewnej właśnie ideologicznej przybudówki teologii. Proszę Państwa, inny aspekt i w inne znaczenie nazwy filozofia chrześcijańska także proponowane to jest że to jest filozofia uprawiana przez chrześcijan no i to no to po prostu tak przecież można mówić jest filozofia niemiecka uprawiana przez niemców francuska przez francuzów chrześcijańska przez chrześcijan jest tym oczywiście znów pewien problem mianowicie Chrześcijanami było bardzo wielu filozofów, których no, systemy filozoficzne czy propozycje filozoficzne y, trudno zaliczyć do chrześcijaństwa. Na no, już chociażby. No, nikt kaltezjanizmu nie nazywa filozofią chrześcijańską. Także to kryterium antropologiczne także jest, y, także jest y, kiepskie. Proszę państwa, najczęściej i jeszcze no, do przyjęcia jest aspekt historyczny. Taki aspekt używania nazwy filozofia chrześcijaństwa, chrześcijańska, preferuje profesor Etienne Gilson, który mówi, że filozofia chrześcijańska to jest filozofia w okresie dominacji chrześcijaństwa. W związku z tym Gilson uważa, że filozofia średniowieczna to jest filozofia chrześcijańska, jest zresztą wierny temu poglądowi, dlatego filozofię średniowieczną zaczyna od Justyna Męczennika, czyli w II wieku po Chrystusie, co jest zabawne, No, ale, ale jak państwo wiedzą, wielcy ludzie mają swoje wielkie dziwactwa, więc profesor Gilson był wielkim filozofem, wielkim historykiem filozofii też też ma swoje wielkie dziwactwa. Na przykład to właśnie, że rozpoczyna średniowiecze w II wieku po Chrystusie, całkowicie wobec tego no, achronologicznie. Co więcej, w swoim podręczniku filozofii chrześcijańskiej no, poświęca obszerny rozdział filozofii arabskiej i filozofii żydowskiej, bez których właściwie ten taki szczytowy rozwój filozofii średniowiecznej nie byłby możliwy. W związku z tym, w związku z tym to kryterium historyczne, tak jak każde kryterium historyczne, jest no ułomne w tym sensie, że zawsze znajdziemy przypadek zaprzeczający. W związku z tym no, najprościej, czy, czy najwłaściwiej określić filozofię chrześcijańską jako taką, w aspekt, jako taką, która metodami właściwymi filozofii, czyli metodami rozumowymi, rozważa czy podejmuje jakiś problem no, typowo chrześcijański. I proszę Państwa, od razu na początku były takie dwa problemy. Struktura Trójcy Świętej. Jak to jest, że Bóg jest jeden, w trzech osobach, zresztą osoba to był termin, właśnie filozoficzny. No a potem drugi problem. Jedna osoba Syna Bożego o dwóch naturach, boskiej i ludzkiej, od momentu wcielenia. Jak to, jak to zrozumieć? Jak to wyjaśnić? O, to są problemy, które teologia, które objawienie wnosi w kulturę i te problemy, gdy są rozwikłane, Kłane, czy gdy jakoś są, no, próbuje się je wyjaśnić pojęciowo, filozoficznie, to jest wtedy filozofia chrześcijańska. I to jest właściwie no, najlepsze określenie czy najlepsze zastosowanie tego przymiotnika chrześcijańska. Chrześcijańska to jest taka filozofia, która wyjaśnia problematykę lub usiłuje wyjaśnić, możemy tak delikatniej powiedzieć za profesorem śpiewarskim, usiłuje wyjaśnić pewną problematykę wnoszoną przez objawienie czy wnoszoną przez chrześcijaństwo. Proszę Państwa. Z tym wiąże się kolejny problem problem relacji, filozofii chrześcijaństwa w pierwszych wiekach. Zwłaszcza, że dość wcześnie protestanci przede wszystkim sformułowali zarzut, że w pierwszych wiekach, właśnie pod wpływem filozofii, nastąpiła hellenizacja chrześcijaństwa. Niejednokrotnie to słyszeliśmy, że chrześcijaństwo tak naprawdę było inne, ale ale po prostu zostało zhellenizowane w pierwszych wiekach. Takim no, symbolicznym tutaj wyrażeniem może być, czy hasłem, może być deklaracja Adolfa Harnaka, który mówi: Chrystus stał się logosem. To jest jak gdyby hasło no, obrazujące tę hellenizację chrześcijaństwa. Chrystus stał się logosem. Gilson mówi: Nie. To było inaczej. To po prostu filozofia została schrystianizowana w taki sposób, że została wykorzystana do wyjaśnienia, opracowania, doprecyzowania praw wiary. Czyli trzeba powiedzieć, mówisz, i co odwrotnie, to logos stał się Chrystusem. Czyli nie nastąpiła, nie nastąpiła hellenizacja chrześcijaństwa, tylko raczej nastąpiło schrystianizowanie filozofii. Proszę Państwa, w tym wszystkim, szczególnie gdy się um, dużo mówi o, o tym spotkaniu, zaraz będę mówił o tym spotkaniu chrześcijaństwa i filozofii, dość dużo się mówi o, o właśnie konflikcie, o spieraniu się i tutaj no, trzeba zwrócić uwagę na bardzo przytomną Moim zdaniem, uwagę księdza profesora Tomasza Stępnia, który mówi, że no ale zwróćmy uwagę, czym była filozofia w drugim wieku po Chrystusie. To nie była taka filozofia jak filozofia Arystotelesa, nawet taka jak Platona, że wprawdzie chodziło tam o, o zbawienie, ale to było zbawienie filozoficzne. Y, filozofia w drugim wieku. Y, Późny Platonizm, czy ten średni Platonizm, neoplatonizm to były właściwie systemy religijne. Tam wprost chodziło o zbawienie. Co więcej, argumentacja, jaka, jaka tam przeważała, to była argumentacja no, jakaś objawiona. Mówiłem Państwu o plotynie, zobaczyłem, przyśniło mi się, objawiono mi, ukazano mi. Taka argumentacja, czyli, czyli no nieracjonalna, nie wynikająca z badań tego, co bezpośrednio poznajemy. W związku z tym Tomasz Stępień mówi właśnie bardzo słusznie: to nie była konfrontacja chrześcijaństwa, czyli religii i nauki, czyli filozofii, tylko była to konkurencja pewna na polu religijnym. To była jedna religia, Przeciwko, po, przeciwko innej religii. Czyli ten spór właściwie nie odbywał się na poletku filozoficznym, odbywał się na poletku religijnym, i wiele faktów oczywiście o tym, mm, o tym nas utwierdza. Proszę Państwa, jeśli chodzi o formułowanie pewnej doktryny, pewnego nauczania chrześcijańskiego. No, używa, się, używa się określenia Ojciec Kościoła, od, od tej nazwy Ojciec Kościoła powstała i nazwa nauki, nauki zajmującej się tymi ojcami, czyli patrystyki, nauki, która zajmuje się ich teologią, czyli szerzej patrologii. Wymienia się tych ojców w pewnej takiej... Hierarchii też i chronologicznej, mianowicie jako pierwsi są Ojcowie Apostolscy. Ojcowie Apostolscy to są bezpośredni uczniowie apostołów, czyli ci, którzy no, na oczy widzieli, widzieli świadków życia, nauczania, śmierci z wstania Chrystusa. Ojcowie Apostolscy. No, bardzo wysoko tutaj stoją tej hierarchii. Proszę Państwa, pierwsi pisarze chrześcijańscy, na ogół, to byli ludzie, którzy musieli bronić chrześcijaństwa, czy bronili chrześcijaństwa piórem przed różnymi, powiedzmy sobie od razu, mniej lub bardziej absurdalnymi zarzutami pojawiającymi się w pogaństwie wobec chrześcijaństwa. To są apologeci, czyli ci, którzy bronili. Chrześcijaństwa. Proszę Państwa, te zarzuty wobec chrześcijaństwa były w różnych dziedzinach, w związku z tym ci apologeci w tych różnych dziedzinach starali się na te zarzuty odpowiadać. Jeśli to była filozofia, no to pojawiały się w tych apologiach wątki filozoficzne. Natomiast no już takimi można powiedzieć teologami, całą gębą, są no, późniejsi ojcowie Kościoła, których dzielimy zasadniczo na dwie grupy. Najpierw, bo tak, tak to w dziejach było, mamy do czynienia z pisarzami piszącymi po grecku, nazywa ich się greckimi ojcami Kościoła. Zaraz potem mamy ojców, którzy czy pisarzy, którzy piszą po łacinie i, i tych określa się jako łacińscy ojcowie kościoła. Proszę Państwa, najważniejsi z nich, to jeśli chodzi o Greków, to Grzegorz z Nazjanzu, Bazylii Wielki, Jan Chryzostom i Atanazy Wielki. Natomiast jeśli chodzi o łacińskich, to Ambroży, Kielonim, Augustyn i ostatni, Grzegorz Wielki, papież Grzegorz Wielki. Proszę Państwa, ci tutaj właśnie wymienieni przeze mnie są, spełniają wszystkie kryteria, są ojcami Kościoła. Natomiast, proszę Państwa, najwięksi z pisarzy i łacińskich, przynajmniej w tym wczesnym okresie, i greckich nie są ojcami Kościoła. A stanowią inspirację dla no, całej patrystyki greckiej czy łacińskiej. Mianowicie jeśli chodzi o Greków, jest to Orygenes, który no, na kategorię czy do grupy Ojców Kościoła nie został włączony, nie jest zresztą kanonizowany. Natomiast po stronie łacińskiej jest jeszcze gorzej, bo jest to Tertulian, który ostatecznie opuścił Kościół chrześcijański, pod koniec życia w ogóle założył własną sektę. Tym niemniej był inspiracją dla wielu właśnie łacińskich ojców Kościoła. Dlatego dzisiaj stosuje się taką kategorię, trochę odchodząc od kategorii ojców, ojciec kościoła, stosuje się określenie pisarze wczesnochrześcijański z cyno, żeby także w tym w tej grupie no, zmieścili się pisarze, którzy ojcami kościoła nie są, czyli nie spełniają kryteriów, które są następujące, oprócz życia w okresie starożytności trzeba... Głosić doktrynę ortodoksyjną, no i być osobiście świętym. No i ci, którzy się nie załapali, zwykle z którym z tych yy, dwóch momentów mieli, mieli problem. Do tego jeszcze wrócimy. Proszę Państwa, to, co nas interesuje i o czym już zacząłem mówić, to stosunek do filozofii. Ten stosunek do filozofii. Proszę Państwa, na ogół był pozytywny. No, nie mógł być inny. Pierwsi pisarze chrześcijańscy po prostu wyrośli w kulturze antycznej, czyli w kulturze filozoficznej. Tym się wykalmili. W związku z tym, jak gdyby było to dla nich naturalne, że, że to w tej kulturze y, głosi się... Y, z maltwych zgłosi się prawdę, którą przyniósł nam Chrystus. Głosi się przede wszystkim z w Chrystusa. To jest taki pierwszy, pierwszy przekaz podstawowy przekaz chrześcijaństwa. W związku z tym, tak jak powiedziałem na ogół ten, ten stosunek był pozytywny, czy przeważał ten stosunek pozytywny, ale były Rozmaite opcje, czy różne opcje, i y, przedstawię sam początek. Takim, można powiedzieć, symbolem pozytywnego stosunku do filozofii jest Justyn Męczennik. On mówi tak, że i y, nawet nazywany jest y, y, takim no, chrześcijaninem w płaszczu filozofa, bo, bo no, był filozofem. I mówi tak, po co uprawiał filozofię? No, po to, żeby. Proszę zobaczyć, jaki cel stawiał, po to, żeby po prostu poznać Boga i nawiązać z Bogiem kontakt. To był cel uprawiania filozofii: poznanie Boga i kontakt z Bogiem. I to chrześcijaństwo zapewniło mu poznanie Boga i kontakt z Bogiem. Co to oznacza? No, że chrześcijaństwo jest prawdziwą filozofią, że chrześcijaństwo po prostu jest spełnieniem filozofii, jest ukoronowaniem filozofii. I Justin mówi tak: "Prawda oświeca każdego człowieka, który na świat przychodzi". To jest z prologu Ewangelii Świętego Jana. W związku z tym, cokolwiek Prawdziwego powiedziano w dziejach filozofii, cokolwiek no, było słuszne w tym, co mówiono, to jest właściwie od Chrystusa, to jest właściwie element chrześcijaństwa. I zresztą Justyn mówi mocniej, to jest po prostu no, własność chrześcijan. Proszę Państwa, zachowały się pisma Justyna Męczennika. Justyna Męczennika, który został zabity za wiarę właśnie, w drugiej połowie II wieku, gdzieś między rokiem 163 a 167 zachował się jego taki no, dialog z Żydem Tryfonem, czyli pewna dyskusja, pewna dyskusja z judaizmem oraz dwie apologie, skąd te poglądy znamy. Justyn Męczennik jest symbolem tego właśnie pozytywnego odniesienia do filozofii. Natomiast jego uczeń, tacjan, jest przeciwnikiem filozofii. Po prostu powiada, jest chrześcijaństwo, filozofia jest unieważniona. Po prostu, no, poza tym, no, trochę śmieszny jest ten tacjan, ponieważ mówi tak... Wszyscy mówią, że filozofia to jest taki wykwit greckiego geniuszu, jakiego greckiego geniuszu. Wszystkie, wszystko, co w tej filozofii jest, no, cokolwiek wartościowego, to po prostu Grecy wzięli od barbarzyńców. Więc właściwie ta filozofia jest, jest nic nie walta. No, tutaj oczywiście złośliwcy mówią, no problem jest taki, dlaczego, jak, skoro filozofia zawiera tyle cennych rzeczy wziętych od, wprawdzie od barbarzyńców, ale cennych rzeczy, no to dlaczego można, dlaczego Tacjan mówi, że jest do wyrzucenia, skoro są jednak tamte cenne rzeczy wzięte od barbarzyńców? No ale tu Tacjan chciał skorzystać z takiego, z takiego uprzedzenia Greków do barbarzyńców i. I jak gdyby powiedzieć, że no co, to to wzięli to od balbarzyńców. Proszę Państwa, człowiekiem, który można powiedzieć, postawił pewną kropkę nad i, jeśli chodzi o stosunek chrześcijaństwa do filozofii, był Klemens Aleksandryjski, święty Klemens Aleksandryjski, który był kierownikiem słynnej szkoły katechetycznej w Aleksandrii, był zresztą pochodził z rodziny pogańskiej, prawdopodobnie z Aten, był gruntownie wykształcony tak, jak wtedy kształciło się młodych ludzi, czyli na filozofii i literaturze greckiej. Ale był także obeznany z Pismem Świętym, z całą literaturą chrześcijańską i Właściwie uważał, że wychowanie człowieka, że pewna formacja człowieka no, wymaga poznania kultury, w której się żyje, także filozofii i pisma świętego, i że to właściwie, nie stoi w sprzeczności. Czym jest, można powiedzieć, wyższa jakaś kultura literacka, filozoficzna, tym lepiej, głębiej, y, mądrzej rozumiemy Pismo Święte. Y, w związku z tym y, właściwie nie ma jakiegoś tutaj rozłamu czy sprzeczności. Y, te, swoje, te swoje poglądy y, zawal w no, przede wszystkim w takim dziele yy, pedagogos, wychowawca. Oczywiście, że to Chrystus jako no, logos, prawda, jest wychowawcą i nauczycielem. W związku z tym znów, no, wszędzie, gdzie pojawia się prawda, no, to, to zawsze prawda kieruje do Chrystusa, bo, bo, bo Chrystus jest prawdą. W związku z tym, yy, w filozofii greckiej, w kulturze greckiej, tej prawdy. Było bardzo dużo. I Klemens i, i wpada na taki pomysł, że robi taki przegląd całej historii filozofii i pokazuje, co tam jest zgodnego z chrześcijaństwem, a co nie. Nazwał to kobielce. To był taki wtedy modny tytuł po, po grecku stromata kobielce czyli, czyli takie dywany. Proszę Państwa, jest to y, dość obszerne dzieło, jest przetłumaczone na język polski, można sobie to przeczytać. Jest to o tyle ważne dzieło, że y, wiele rzeczy które Klemens mówi szczególnie o filozofach żyjących przed Platonem, od przedplatonikach, znajdujemy dzisiaj tylko u niego. Także jest także źródłem do, filo do poznania filozofii przedplatońskiej i w tym, w tym dziele, o którym Państwu mówiłem, Die Fragmente der jest wiele cytatów właśnie z tych kobielców, Klemensa Aleksandryjskiego, bo tylko u niego zachowały się informacje o poszczególnych filozofach. W każdym razie Klemens mówi tak, że filozofia zawsze poszukiwała poznania, poszukiwała pewnej wiedzy, pewnej gnozy. I po prostu chrześcijaństwo to jest taka prawdziwa gnoza, prawdziwe poznanie. I różni się tym y, od fałszywej gnozy pogańskiej. No, w taki sposób, że ową gnozę pogańską przynoszą boszkowie, natomiast gnozę chrześcijańską przyniósł, przyniósł sam Bóg wcielony. Y, I teraz y, objawienie. Przynosi nam pewną prawdę. I ta prawda należy w ogóle do skarbca. No prawdy w ogóle, jest elementem prawdy w ogóle. W związku z tym po prostu y, prawda to jest szersze zjawisko niż tylko objawienie i to, i to co szersze obejmowała filozofia i temu poświęcone są y, jego kobielce. Proszę Państwa, tak jak już mówiłem, tym, który... Oddziałał w sposób zasadniczy na patrystykę czy patrologię grecką, był orygenes. Orygenes, który no, jest, no, można powiedzieć, nauczycielem większości wschodnich czy greckich ojców kościoła. Od dziecka był chrześcijaninem. Pochodził z Aleksandrii. Jego ojciec został zamordowany za, podczas prześladowań za Septymiusza Sewela. Zachował się przekaz, że Orygenes też chciał ponieść męczeństwo. Proszę Państwa, no zdarzały się. W, w tamtych czasach, czy w tym wczesnym chrześcijaństwie, takie no, bardzo gorliwe postawy polegające na tym, że, że no, po prostu y, niektórzy y, szukali tego męczeństwa. Orygenes no, to człowiek właśnie y, z Afryki Północnej, to dzisiaj już nieistniejąca, y, taka, no, czy, czy można powiedzieć śladowo, Koptowie. Egipscy przyznają się, że oni są potomkami tych Afrykańczyków, czyli, czyli, y, czyli mieszkańców północnej Afryki, którzy potem przyjęli chrześcijaństwo. To był specyficzny typ człowieka, no pewnie nie wszyscy, ale ci, którzy przeszli do historii, no to byli to ludzie bardzo właśnie gwałtowni, porywczy, często y, szybciej mówili niż myśleli, bardzo podobną Osobowością, czy z bardzo podobną osobowością jako Orygenes, będziemy mieli do czynienia w przypadku i Teltuliana, i świętego Augustyna. Także, także to był pewien taki typ ludzi, bardzo też no, emocjonalnych. I, I taki był Orygenes. Mówi się, że wtedy, gdy gdy ojciec został uwięziony, zresztą zachował się list, jaki do ojca napisał, mianowicie zachęcał go do męczeństwa, no i sam chciał też zostać zabity. Miał wtedy 18 lat i matka jakoś nie, nie, jakoś nie bardzo się paliła do tego, że, że także syn zostanie męczennikiem i po prostu zabrała mu spodnie. No i, i wobec czego Orygenes nie wyszedł na ulicę i nie dał się zabić, czyli po prostu... M, można powiedzieć męczennikiem zostać tak bez spodni nie no i dobrze oczywiście że mu zabrała te spodnie dlatego że Orygenes dalej się kształcił i y, proszę państwa w wielu podręcznikach wspomina się że był uczniem Ammoniusza Sakasa tego samego Ammoniusza Sakasa którego uczniem był Plotyn twórca neoplatonizmu więc można sobie wyobrazić że Orygenes, no, twórca w dużym stopniu teologii i filozofii chrześcijańskiej, siedział w jednej ławce u Ammoniusza Sakkasa razem z plotynem, który stworzył system neoplatoński i zasadniczo był wrogi chrześcijaństwu. Dzisiaj historycy filozofii w to powątpiewają, to był, jeśli rzeczywiście nauczyciel Orygenesa nazywał się Ammoniusz Sakkas, to był inny Ammoniusz Sakkas niż ten, który był nauczycielem Plotyna, ale no, ta anegdota jest, jest taka no, obraz, obrazowa, czy, czy, czy taka no, łatwa do, do zapamiętania, zwłaszcza że, zwłaszcza, że pomysły potem Plotyna i Orygenesa są bardzo podobne studiował teologię u Klemensa Aleksandryjskiego, został nawet jego następcą, prowadził życie bardzo ascetyczne. Był taki, znów, taki gwałtownie ascetyczny. O. No miał zawsze swoje zdanie, więc no, więc wchodził o różne konflikty, więc no Zaszkodziło mu to, bo popadł w konflikt z biskupem. Z biskupem Aleksandry, czyli z własnym biskupem. No to, to zawsze, y, zawsze kapłanowi przeszkadza. Y, bardzo dużo pisał. Dorobkiem, y, no, jeśli prawdą jest ta ilość rzeczy, które, y, które napisał, no to, no to tym dorobkiem prze, y, przewyższa wszystkich pisarzy chrześcijańskich. No, y, Mając mniej więcej 70 lat, zginął, zginął w wyniku ran zadanych mu w czasie prześladowania Decjusza. Także ostatecznie to, to, to marzenie o męczeństwie się spełniło. Proszę Państwa, mówiłem o tych dziełach. Hieronim mówi, święty Hieronim mówi, że widział, widział wykaz pism Orygenesa sporządzony przez Eusebiusza z Cezarei, ten wykaz się nie zachował i że tam po prostu było nie mniej niż dwa tysiące pozycji. Sam Hieronim y, wylicza 800 pozycji. Oczywiście, proszę Państwa, są to bardzo różne rzeczy, czyli na przykład jakieś y, zapisy czy stenogramy, dzisiaj byśmy powiedzieli, przemówień, kazań, często redagowane przez jego uczniów. W każdym razie, y, w każdym razie y, y, no, lista 800 pozycji jest imponująca. Do naszych czasów zachowało się niewiele. Natomiast, jeśli chodzi o filozofię, to są dwa y, dwa. Y, wa, dwa ważne dzieła. O zasadach i przeciw Celsusowi. Y, jakie to są zasady? Mianowicie, punktem wyjścia jest objawienie, ale w tym objawieniu trzeba odróżnić dwa sensy Pisma Świętego. Sens taki dosłowny, który Orygenes nazywa cielesnym i sens alegoryczny y, no, z którym już trochę w tych wykładach mieliśmy do czynienia w przypadku filona aleksandryjskiego. Zresztą do tego filona Orygenes będzie nawiązywał. Orygenes oczywiście no, nie jest taki tak łatwo porzucający ten, ten sens cielesny czy, czy dosłowny pisma świętego. No, nie lekceważy go, ale mówi tak. Jak no, to jest y, niezrozumiałe, czy jakieś takie no, po prostu proste, czy nawet jakieś sprzeczne, y, gdy coś dosłownie y, czytamy, y, no, to oznacza, że ten, to miejsce, ten fragment Pisma Świętego wskazuje na, y, na jakąś alegorię. Dokładnie jego słowa y, brzmią tak. Marność litery odsyła nas do wspaniałości duchowej interpretacji. No i proszę państwa, ta, ta duchowa interpretacja ma sobie wiele właśnie z Filona i wiele także no, późniejszego neoplatonizmu. Przede wszystkim przede wszystkim y, jaki to jest obraz świata. Mianowicie. Na samej górze jest Bóg. Bóg, który no, jest całkowicie niepojęty dla nas. Dlaczego? Dlatego, że jest bezcielesny. Wszystkie nasze pojęcia, wszystkie nasze myśli, wszystkie nasze słowa są o ciałach. Są o bytach cielesnych. My wszystko musimy sobie wyobrazić. Bóg jest poza tym. Jako taki wobec tego jest dla nas całkowicie niepojęty. Jest ponad wszystkim, co możemy pomyśleć. Nie jest niczym z tego, co możemy pomyśleć. I tyle możemy o nim wiedzieć. W związku z tym, no to już są pewne szczegóły, ale Orygenes ma problem z nieskończonością Boga, z Apejalonem. No bo bo apelon dla Greków oznaczał pewną raczej właśnie niedoskonałość, pewną właśnie nieokreśloność, niedokończoność. Bóg czymś takim nie może być. Ale także y, jest problem u Orygenesa z wszechmocą Boga. Dlatego, że usytuowanie Boga na samej górze... no. Powiedzmy wprost, no, uznanie go za jednie, neoplatońską jednie, no, w pewien określony sposób go determinuje. No, Bóg nie, nie może robić, co chce. Jednia, jednia ma no, określone zadania, emanuje, emanuje pierwszą hipostazę. W związku z tym, tym Orygenes mówi tak, o Bogu, jak możemy mówić? Możemy zaprzeczać to, co wymyślimy. Bo, tak jak powiedziałem, to, co wymyślimy, jest dla nas zawsze cielesne. Bóg zawsze to przekazacza. W związku z tym, na temat Boga jest tylko teologia negatywna, tylko teologia zaprzeczeń. Proszę Państwa, ale z tego dalej wynikały konsekwencje. Wiadomo, że w chrześcijaństwie Bóg jest, no, jest jeden, jest jednością, ale jest jednością trzech trzech osób boskich. Tu jeszcze o Duchu Świętym się nie mówi, ale jest problem relacji ojca i syna. Proszę Państwa, już o tym wspominałem. Gdy jest się Neoplatonikiem, bardzo trudno jest, i w ogóle niemożliwe jest hmm. no, ustawienie dwóch, tych dwóch osób na samym tym czubku. Tej drabiny. Tam jest jednia, no nie dwójka, jednia. No tymczasem no, jest problem. Wielokrotnie w Piśmie Świętym y, Chrystus mówi, że ja i ojciec jedno jesteśmy. Często no, wynika z tego ich absolutna równość. Jeśli pomyślimy o Bogu po neoplatońsku. I ten element no, rozumienia neoplatońskiego w nas przeważy, tak trzeba powiedzieć. To nie jesteśmy w stanie tego zaakceptować. I proszę Państwa, Orygenes nie był w stanie, i wielu ojców Kościoła, także, także tych kanonizowanych, nie było w stanie tego zaakceptować, tej równości. I popadali w coś, co się później określiło subordynacjonizm, czyli jakieś pomniejszenie. Syna Bożego, jakieś podporządkowanie go Bogu, jakieś no przede wszystkim ontyczne y, pomniejszenie go. I ten subordynacjonizm, y, potem to oczywiście stanie się y, helezją ariańską, ale używamy tego określenia technicznego subordynacjonizm. Ten subordynacjonizm, no, y, oligenes expressis velbis wyraził, Bóg, Bóg Ojciec, to jest Bóg, no, sam przez się. Bóg par excellence, chciałoby się powiedzieć. Bóg całą gębą. Autotheos. Natomiast syn Boży, jako słowo, które pochodzi od Boga, to jest słowo Boga, przez które Bóg stwarza, no ale pochodzi ono od Boga. Jako. Od Boga Ojca. Jako pochodzący nie może być równy Ojcu. Musi być no, kolejną, chciałoby się powiedzieć, hipostazą. Musi być kimś mniejszym i y, Orygenes mówi, że on jest autologos Jest, y, jest no, sam w sobie logosem, słowem Boga. O, w taki sposób. Ale no, nie jest tym samym, co Autotheos. No i Duch Święty to już, to już jest późniejsza, późniejsza sprawa. Proszę Państwa, pozostając przy Orygenesie. Oczywiście cały świat, a nawet no szereg następujących po sobie kosmosów, wszystko pochodzi od Boga. Orygenes. To historycznie nie jest takie bardzo ścisłe, bo, się, bo, bo ta koncepcja stworzenia ex nihilo już się pojawiła wcześniej u, u apologetów, ale Orygenes no, uzasadnia ją, dyskutuje z tezą, grecką tezą, że materia jest odwieczna. Mówi, jeśli materia ma być tak odwieczna, jak i Bóg jest odwieczny, to musi być coś trzeciego, musi być coś ponad nimi, coś, co je koreluje. W związku z tym bardziej racjonalne jest przyjęcie tezy, że materia także została stworzona. I wobec tego świat według Kolegenesa y, wygląda w sposób następujący: Jest Bóg, chaos, potem dużo, dużo nic. I potem wszystko stworzone. Nus lub logos, dusza, dusza świata, no i potem zwierzęta, rośliny, yy, materia. Gdzieś pogra na pograniczy duszy i zwierząt znajduje się człowiek. Bo człowiek to jest taka hybryda hybryda łącząca w sobie no, najmniejszą część ducha, najsłabszą część ducha, najmniej duchową część ducha i, i, i materię. I Orygenes mówi tak, początkowo w raju dusza była zjednoczona z ciałem. Doskonale zjednoczona z ciałem, ludzie byli, wszyscy ludzie byli równi, byli podobni do Boga, bez trudności. Następowała ta harmonia duszy i ciała, w związku z tym no wszelkie zalety moralne, czyli cnoty zdobywaliśmy bez żadnego wysiłku, wszyscy je mieli. Ale ponieważ ludzie zostali stworzeni jako byty rozumne. Wszystkie zresztą byte rozumne no, musiały się opowiedzieć, no, ustosunkować do Boga. O tak powiedzmy. Orygenes mówi, tylko Bóg nie musiał się sam do siebie ustosunkowywać, bo sam jest, sam jest po prostu samym dobrem. Natomiast wszystkie inne byte rozumne musiały dokonać wyboru dobra. No i proszę Państwa, jak wiemy z historii zbawienia, ten wybór dobra nie był taki jednoznaczny. I teraz z powodu tej niejednoznaczności wyboru, tak trochę eufemistycznie mówiąc, powstała hierarchia, powstały nierówności. I to jest, i wynikiem tego jest nasz świat. Wynikiem tego jest także to rozłamanie w człowieku, że duch swoją drogą, ciało swoją drogą, no i właściwie człowiek jest taką, taką no yy, chciałoby się powiedzieć, no yy, małżeństwem duszy i ciała, dość niezgodnym małżeństwem. Yy, proszę Państwa, yy, tego wszystkiego uczyli się od yy, Olygenesa yy, jego uczniowie, no i i, i także, także różni pisarze chrześcijańscy. No i z tego także, czy w tym nauczaniu ma także źródło arianizm. Arianizm, czyli, czyli po prostu takie już no, w ramach teologii, ekspresji z stwierdzenie, że Syn Boży, pochodząc od Boga Ojca, no, jest ontycznie, jest bytowo mniejszy, a nawet doszło do tego, że odmówiono mo, mu no, miana zrodzoności, że jest po prostu stworzeniem, jest pierwszym stworzeniem, jest pierwszym bytem stworzonym. Czyli no, absolutnie nie jest równy Bogu, no bo stworzenie nie może być równe stwórcy. Proszę Państwa, y to rozpoczęło dyskusję na temat struktury Trójcy Świętej, dlatego nazywa się to spolytrynitalny, aczkolwiek cały czas mówiono tu o relacji Ojca i Syna, czyli pierwszej osoby boskiej i drugiej osoby boskiej, a, a z Duchem Świętym już nie było problemu, gdy się rozwiązało relacje Ojca i Syna. Proszę Państwa, te spory, które powstały, zresztą bardzo burzliwe, miały następujące: czy, czy te formuły relacji ojca i syna można, można uporządkować tak, jak na tym schemacie? Mianowicie formuła ortodoksyjna, ta, którą mamy, że po prostu Bóg, Ojciec i Syn, Syn Boży, są tej samej istoty, są tym samym Bogiem, są tej samej substancji, jak się to później o, o, określi. Substancji oczywiście nie w sensie tworzywa, tylko w sensie bytowym. I to jest greckie słowo homoousios, współistotny lub współsubstancjalny. I to jest formuła ortodoksyjna, która, która została. No, jakoś opracowana na Soborach w Nicei i w Konstantynopolu, jeszcze o tym powiem. Natomiast formuły ariańskie, czy subordynacjonistyczne są następujące. No pierwsza, najbardziej radykalna. Syn Boży jest niepodobny do Ojca. To jest, no, zazwyczaj to się łączy z tezą, że jest stworzeniem. Jest, jest stworzony przez przez Boga jest pierwszym stworzeniem, jako stworzenie jest niepodobny do Boga. Druga formuła, łagodniejsza, że no nie, jest we wszystkim podobny, jednak podobny, podobny we wszystkim Homo tapanta. Już tutaj nie mówi się o pochodzeniu, czy jest zrodzony, czy stworzony. Ostatnia, taka najłagodniejsza formuła aliańska, że jest podobny co do istoty Homoiousios. Tutaj przyznaje się nawet, że, że no jest zrodzony przez ojca, no i wobec tego, no, co do istoty, jest, jest bardzo podobny. Proszę Państwa, tym, tym zagadnieniem zajęły się zajął się najpierw Sobór w Efezie, następnie Sobór w Konstantynopolu, to jest, to jest pierwsza i druga połowa IV wieku. Na Soborze w Efezie no takim rzecznikiem ortodoksji był Atanazy Wielki, natomiast natomiast na Soborze w Konstantynopolu Grzegorz z Nazianzu. Proszę Państwa, te Orzeczenia soborowe szły po linii takiego no, poglądów Świętego Atanazego, które, jak mówią historycy, potem, już po śmierci Świętego Atanazego, zostały ujęte w takim wyznaniu wiary Świętego Atanazego, nazywanym no może słuszniej, właśnie symbolem atanazjańskim, ponieważ znalazły się tam stwierdzenia, które. Powstały długo po śmierci świętego Atanazego, więc może, może lepiej mówić symbol atanazjański. Ale niewątpliwie oddaje on w sposób taki no, bardzo uroczysty, bardzo piękny, no, tę ortodoksję trynitalną, która na soborze w Efezie została y, ustalona. Przeczytam Państwu ten. Y, ten symbol odnoszący się właśnie, czy we fragmencie odnoszącym się do relacji ojca i syna. No, proszę zwrócić na to uwagę. Święty Atanazy no, bardzo ostro stawia sprawę. Ktokolwiek pragnie być zbawiony, powinien przede wszystkim trzymać się wiary katolickiej. Jeżeli jej w całości bez zmian nie zachowa, niechybnie zginie na wieki. Otóż wiara katolicka na tym polega. Abyśmy czcili jednego Boga w Trójcy, a Trójce w jednym Bogu, nie mieszając osób i nie dzieląc istoty Boga. Inna bowiem jest osoba Ojca, inna Syna, inna Ducha Świętego. Lecz jedna jest boskość Ojca i Syna i Ducha Świętego równa chwała i współwieczny majestat. Jaki Ojciec, taki syn i taki Duch Święty. Niestworzony ojciec, niestworzony syn, niestworzony duch święty. Niezmierzony ojciec, niezmierzony syn, niezmierzony duch święty. Wieczny ojciec, wieczny syn, wieczny duch święty. A jednak nie ma trzech wiecznych, lecz jest jeden wieczny. Tak jak nie ma trzech niestworzonych, trzech niezmierzonych, lecz jeden niestworzony i jeden niezmierzony. Podobnie wszechmocny jest Ojciec, wszechmocny syn, wszechmocny Duch Święty. A jednak nie ma trzech wszechmocnych, lecz jest jeden wszechmocny. Tak też Bogiem jest Ojciec, Bogiem jest syn, Bogiem jest Duch Święty. A jednak nie ma trzech Bogów, lecz jest jeden Bóg. Tak też Panem jest Ojciec, Panem jest syn, Panem jest Duch Święty. A jednak nie ma trzech Panów, lecz jest jeden Pan. Jak bowiem każdą osobę wiara katolicka każe nam nazywać Bogiem i Panem, tak też religia katolicka zabrania nam uznawania trzech Bogów i Panów. Ojciec przez nikogo nie jest ani uczyniony, ani stworzony, ani zrodzony. Syn jest zrodzony z samego ojca. Nieuczyniony, ani niestworzony. Duch święty pochodzi od ojca i syna. Nieuczyniony, niestworzony, ani niezrodzony. Jeden więc jest ojciec, nie trzech ojców. Jeden jest syn, nie trzech synów. Jeden jest duch święty, nie trzech duchów świętych. I nie ma w tej trójcy niczego wcześniej ani później, więcej albo mniej, gdyż wszystkie trzy osoby są współwieczne i równe sobie. Tak, że już zawsze, jak wyżej powiedziano, należy czcić jedność w trójcy i trójce w jedności. To zatem pragnie być zbawiony, niech tak myśli o trójcy. Proszę Państwa, no zawsze to y, mnie to przejmuje ta. Y, ta deklaracja, czy takie mocne postanowienie sprawy przez świętego Atanazego, zwłaszcza, że dzisiaj nawet w uroczystość Trójcy Świętej da się usłyszeć, że teologia Trójcy Świętej jest bardzo trudna, a zresztą komu to potrzebne, to nie jest, nie jest w ogóle ludziom potrzebne. No nie. Proszę zobaczyć, proszę zobaczyć, że. Święty Atanazy stawia tę sprawę bardzo jednoznacznie. Natomiast, no, proszę Państwa, no, teologia Trójcy Świętej, nawet taka bardzo zaawansowana, nie jest trudniejsza niż rozwiązywanie równań trygonometrycznych. Więc, więc to y, oczywiście też mowa o tej trudności jest y, no, mocno przesadzona. Proszę Państwa, Sobór. Jeden i drugi starał się ująć to nauczanie w pewnej terminologii technicznej, i była to terminologia no, korzystająca z filozofii. Przede wszystkim to jest termin uzija. Uzija, która po łacinie tłumaczona jest substancja lub istota czyli substancja lub esencja, po polsku także istota lub substancja. I bierze się to trochę stąd, że, że no przynajmniej w okresie starożytności substancja i esencja no były, były pewnymi synonimami, dopiero w późniejszym rozwoju filozofii, no na przykład u świętego Tomasza już jest. Już jest wyraźnie odróżnienie substancji i istoty i w związku, z tym, w związku z tym po łacinie zresztą przetłumaczono ten, ten odnośny fragment credo nicejsko-konstantynopolitańskiego, czyli tego credo szalnego, właśnie konsubstancjalem patrii, współistotnego. Ojcu tłumaczy się, ale jest użyte słowo substancja, więc właściwie trzeba by powiedzieć współsubstancjalnego ojcu. Ale to już są takie bardzo yy, no, yy, drobiazgowe rozważania i pewne zaszłości historyczne. Uzija, substancja lub istota jako pierwszy termin. Drugim terminem jest prozopon, czyli persona po łacinie, czyli po polsku osoba. Ten termin. No, wszyscy podkreślają, nie znajdujący się w Piśmie Świętym został wzięty przez ojców i zaadoptowany do, do teologii Trójcy świętej. I ten i termin zresztą wydawał się dobry, bo drugim terminem była hipostaza. hypostasis, termin, który nieodłącznie Wiązał się z neoplatonizmem, dlatego wolano ten termin osoba, ale termin hipostaza także, także występował i był używany. On po łacinie był albo używany w greckiej postaci jako hipostaza, albo stał się subzystencją, i tę subzystencję, ale znów w późniejszej historii, święty Tomasz Zakwinu, związał z osobą. Także chciałem tutaj tylko pokazać, że do. Precyzyjnego opisania tych, tych relacji w Bogu, no niezbędna była, niezbędna była terminologia filozoficzna i z tej terminologii skorzystano i, i, i to zresztą dzisiaj, to dzisiaj zresztą mamy w odmawianym, jak już mówiłem, w Polsce przynajmniej w niedzielę kredonicejsko-konstantynopolitańskim mamy te wyrażenia, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. Proszę Państwa, no jest taki, taki rysunek właściwie, można podsumować nim mój wykład, który no, ułatwia zapamiętanie tych relacji w Bogu i, i dokładnie, dokładnie jest zbudowany, można powiedzieć, na podstawie wyznania świętego Atanazego. Mianowicie, Bóg jest ojcem, synem i duchem świętym. Ojciec nie jest synem, Ojciec nie jest Duchem Świętym. Syn nie jest Ojcem, nie jest Duchem Świętym. Duch Święty nie jest Ojcem i nie jest, i nie jest Synem Bożym. Natomiast Ojciec jest Bogiem, Syn jest Bogiem i Duch Święty jest Bogiem. Tak wyglądała ta teologia trynitalna czy ortodoksja trynitalna sformułowana w IV wieku po Chrystusie. To był można powiedzieć pierwszy taki no, ważny, jak się, jak się dowiadujemy ze słów świętego Atanazego skutek, efekt styku no, chrześcijaństwa z filozofią i kulturą grecką. Na następnym wykładzie podejmiemy kolejny temat, znów no, teologiczny, ale no, gdzie właśnie filozofia chrześcijańska właściwie rozumiana miała swój znaczny udział, będą to spory chrystologiczne. Tymczasem dziękuję bardzo i już zapraszam na ten kolejny wykład.